Cała masa osób pisała mi, że bardzo mocno czeka na drugą część filmu o pani Eli Gavin, a ja niestety mam asertywność na minusie, więc uległem. Oto przed wami druga część historii uniwersum Eli Gavin, czyli wybitnej fotografki, vlogerki, blogerki, filmoznawczyni i twórczyni, która swoimi pracami mogłaby zawstydzić największych twórców świata. No ale nie może, bo rzekomo od 20 lat jest zgnębiona przez absolutnie wszystkich. Dziś w rolach drugoplanowych zobaczymy takie postacie jak na przykład plejadiański książę, pijany Marek czy ukradziony z restauracji słoiczki. Jeśli jednak trafiłaś tutaj przypadkiem i nie do końca wiesz, kim jest pani Ela Gavin, albo po prostu nie widziałaś mojego pierwszego filmiku, to o! Tutaj teraz w karcie masz odnośnik, radzę się z nim zapoznać, bo tłumaczę tam w taki obszerny sposób, kim jest ta postać i dzięki niemu będzie łatwiej zrozumieć cały kontekst tej mojej dzisiejszej wypowiedzi. Aha, jeśli chcesz złapać mnie na żywo, to zapraszam na mojego Twitcha, tam razem gramy w giereczki i dobrze się bawimy. A teraz przejdźmy już do treści zasadniczej. Od mojego poprzedniego filmu, no, minęło już kilka tygodni. W międzyczasie zgłosiło się do mnie wiele osób, przesyłając mi na przykład materiały, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Oraz mieliśmy okazję doświadczyć kilku cudownych meltdownów, rage'ów, rozstań, powrotów i srogich awantur. Nie wiem, czy kiedykolwiek to uniwersum przeżywało większy rozkwit niż teraz. Był taki moment ostatnio, że dosłownie każdego dnia dostawaliśmy ogromne porcje shit contentu, a całość przypominała bardziej jakiś odcinek mody na sukces niż życie dorosłej kobiety. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka Z, dzięki której znamy takie słowa jak na przykład zawiść, zaborczość, zachłanność, zakłamanie czy choćby zapatrzenie w siebie. Przez następne kilkanaście minut poznacie doskonale znaczenie wszystkich tych słów. W tym odcinku skupimy się na tym, co tak naprawdę ma znaczenie, bo no, możemy pośmiać się z kobiety, która nie ogarnia otaczającego ją świata. No dziwna pani, nie? Coś się odkleiło. Możemy cisnąć bekę z wycia na live'ach, z obleśnych fotek, z rozstań, z powrotów, naiwności czy przekonania o swojej wyjątkowości. Ale nadal to są tylko śmieszki. To, co jednak jest istotne w całym tym świecie, to fakt, że w uniwersum, chcąc nie chcąc, uczestniczy 11-letnie dziecko. Dziecko, które obserwuje zachowania matki, zachowania ojca, które mimowolnie jest wystawione na obecność w internecie, które w środku nocy odbiera telefony od pijanego w sztok niedoszłego kochanka matki i które z tego powodu jest wystawione na pośmiewisko. I wierzcie mi lub nie, ale chciałem do tego filmu podejść delikatniej niż do poprzedniego, ale skoro... A ten w ogóle, ten facet, ten Lem cały, czy nie wiem jak on się nazywa, to jest po prostu w ogóle jakiś też psychopata. Otóż jest jakiś taki youtuber Lem, no bardzo dziwny człowiek, podejrzewam, że sam był być może nawet bity przez rodziców, zaniedbywany, surowo traktowany. Przyczepił się do mnie taki typ, jakbyście mogli go zgłaszać, obserwować. To nie czujesz żadnych skrupułów w nakreśleniu toksyczności tego świata i wypunktowaniu wszystkich jego patologii. Dodatkowo muszę odnieść się do postu pani Eli na Instagramie na mój temat oraz do filmu na YouTubie, przez które pani Ela idealnie wpakowała się w pułapkę, którą na nią zastawiłem. Ale to omówimy się sobie w odpowiednim momencie. Zacznijmy od zachowań, które nie dotyczą bezpośrednio córki pani Eli, ale na pewno dziecko nie powinno ich oglądać i nie powinno żyć w środowisku, w którym takie zachowania są normą. I tutaj pierwszym punktem będzie niestabilność emocjonalna. Chciałbym ten segment zacząć od tematu, który wypłynął dość niedawno. Chodzi o otwarty list, który pani Ela wysłała do wielu osób ze swojego otoczenia. W adresatach znaleźli się m.in. brat Eli, sąsiad, kolega ze szkoły podstawowej oraz rzekoma kochanka, a nawet kolega jej byłego męża. W tym liście żali się, że nie ma pieniędzy i że każda z tych osób ma od teraz zacząć przelewać jej pieniądze, inaczej ona popełni samobójstwo. Serio, coś takiego tam się znalazło. Oprócz tego wylewa też do wszystkich tych osób różne żale. Na przykład któryś z kolegów pożyczał jej filmy na płytach, chociaż znając zamiłowanie pani Eli do Windowsa XP, to obstawiam, że jednak bardziej na kasetach VHS, a nie na płytach. A ona oddawała je już po 6 miesiącach, więc jak mógł się na nią obrazić? No przecież mogła nie oddać wcale. Wszystkie te osoby zostały obarczone problemami pani Eli. Zastosowano na nich chamski szantaż emocjonalny, co samo w sobie jest mocno niefajnym zachowaniem.
wydarzeniem. Innym wydarzeniem, które doskonale pokazuje niestabilność emocjonalną wybitnej krakowskiej fotografki, jest jej już słynny rage w stronę Marka. Przeżyjmy teraz więc to jeszcze raz. Przyjadę tam do ciebie do roboty, gdzie stoisz przed wszystkich ludziach i powiem po prostu tam o ciebie w pracy, jakim jesteś i ten punkcie, rozumiesz? Opytam cię czasami, ile jest warte wasze słowo w przyjaźni. Nie chcesz mieć ze mną kontaktu, to i po prostu blokuję ci telefon. Ja nie jestem manekinem, mam też swoje uczucia i nie mogę tego wszystkiego przetrawić. A co ja ci mać kiedykolwiek zrobiłam? W każdym razie, słuchaj, zniszczę cię, rozumiesz? Rozumiem ci życie, będę ci pisać pozwy o odszkodowanie, mam cię w dupie, nie chcę cię widzieć, po prostu tyle ci tylko chciałam powiedzieć. Stało się złego, po prostu tak ci rozumiem życie, że się już nie da do niczego wrócić, rozumiesz? Pani Ela, jak przystało na dorosłą osobę, dzwoni do swojego niedoszłego kochanka i wylewa na niego wszelkie możliwe żale. Lży go, używając chyba najbardziej wulgarnych słów, jakie w ogóle zna. Oczywiście później, gdy dotarło do niej, co zrobiła, to zaczęła mówić, że jej córka absolutnie nie miała możliwości słyszeć jej ataku agresji. Ale o prawdomówności pani Gawin i o tym, ile warte są jej słowa, porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Skoro jesteśmy już przy świeżych sytuacjach i wybuchach agresji, to wspomnijmy też o innym wybuchu, który miał miejsce niedawno. Otóż, jak wszyscy pamiętamy, pani Ela spędziła sporą część wakacji nad morzem. I ilość bezwartościowego kontentu, który z siebie wtedy wyrzuciła, na którym powtarzała te same rzeczy po raz nie wiem który, była wręcz przytłaczająca. Podczas jej pobytu na wybrzeżu, jej mama, Helena, postanowiła trochę ogarnąć mieszkanie zajmowane przez panią Elę. Bo jak pokazał krakowski cyrk, no jest co sprzątać. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu o przytulnym mieszkanku, to teraz, o, tutaj w karcie pojawi się link. Niestety, starsza pani nie przewidziała, że zachomikowane zabawki i poupychane na balkonie i w garażu wory ze starymi ubraniami Marii będą dla pani Eli tak bardzo istotne, a były tak bardzo ważne dla pani Eli, że ta, jak sama opowiada, wpadła po północy do swojej matki z karczemną awanturą i wyżywała się na niej przez następną godzinę. Żeby było zabawniej, pani Ela Gawin, która publicznie nazywa mnie psychopatą, twierdzi w internecie, że byłaby w stanie kogoś zabić w afekcie, że dobrze, że w Polsce nie mamy dostępu do broni, bo nie wiadomo, czy nie zrobiłaby komuś krzywdy. Ja się trochę takiego zachowania nauczyłam, bo sama jestem ciągle ofiarą przemocy, chamskiego traktowania, jestem obrzucana wulgarnymi wyrazami w czasie live'ów, tymi donate'ami. We mnie wzbiera po prostu taka złość, jestem nią cała napompowana, potem wystarczy mi jakiś pretekst, żeby wybuchnąć, a jak wybucham, no to właściwie jestem zdolna do wszystkiego. Boję się, że nawet w czasie takiego wybuchu mogłabym kogoś uderzyć, może nawet zranić, a może nawet zabić. To są tego rodzaju emocje. Oceńcie sami, czy ktoś, kto deklaruje coś takiego, powinien mieć pod swoją opieką dziecko. Swoją drogą nie czuję się zbyt pewnie, gdy w jednym filmie ta osoba wyraża nienawiść wobec mnie, a kilka minut później w tym samym potoku świadomości opowiada, że byłaby w stanie kogoś zabić pod wpływem emocji. A jeśli chcecie wiedzieć, czy podźwignę się po tym ciosie, który zadała mi w samo serce porterkowa dama, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. A co stanie się, gdy przeskoczymy na przeciwny biegun gawinowych emocji? No wtedy dostajemy taki meltdown. No doprowadziło mnie ze 3 razy do płaczu. Właściwie to teraz nawet tak jak o tym myślę, to mi się chce płakać. No i powiem wam, że już nie mam ochoty być po prostu wyzywana, także się wycofuję z tego, już nie chcę po prostu w ogóle tego tematu ciągnąć. Pani Ela płacze i no chyba przeżywa załamanie nerwowe. Wszystko to nagrywa i publikuje na YouTubie. Tylko po to, żeby już następnego dnia wrzucić filmik, jaka to jest wesoła i jak wszystko z Markiem jest git. To aż nazbyt dobitnie pokazuje, jaki emocjonalny rollercoaster przeżywa ta kobieta i jakie emocje są przenoszone na córkę.
Jak już wszyscy obserwatorzy tego smutnego show zdążyli zauważyć, live'y pani Eli przeszły ostatnio na wyższy poziom. Zamiast puszczać strumień z telefonu, tak jak to miało miejsce wcześniej, zaczęła używać profesjonalnego oprogramowania OBS, którego konfiguracja zajęła jej ledwie 5 miesięcy, a od 1,5 miesiąca są prowadzone różne prace w celu synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Swoją drogą, w drodze do ubikacji nagrałem pani Eli zaawansowany tutorial synchronizowania obrazu z dźwiękiem w OBS-ie. Ale motywem tych zmian nie była chęć robienia czegoś lepiej, polepszenia production value, a jedynie zwykła chciwość. Chodziło wyłącznie o to, aby była możliwość wysyłania donate'ów pieniężnych, których treść zostanie potem odczytana przez syntezator mowy. No i dostaliśmy dokładnie to, czego można się było spodziewać. I jeśli widzieliście kiedyś jakiś Pato Live Daniela Magicala, gdzie każdy donate to jakieś obraźliwe wrzuty na mentorkę rodu, no to doskonale wiecie, jak to wygląda. Podczas pierwszego pamiętnego streamu z donatecikami panią Elę nagle dopadła perspektywa tego, że ludzie mogą wpisać tam dokładnie wszystko, co chcą. Nawet najbardziej ohydne rzeczy. Co za przypadek! Postanowiła ona na szybko zareagować i uzupełnić blokowane słowa, które nie mogą być odczytane. Wiecie, jakie było pierwsze słowo, które wpisała wtedy pani Ela? Jakie było to pierwsze, najważniejsze wyrażenie, które przyszło jej do głowy? Czy było to coś, co miałoby ochronić jej dziecko przed wysłuchiwaniem okropnych wiadomości wysyłanych przez jej widzów podczas live'a? Wiadomości, które czasami zahaczały o pedofilię, więc może wpisała słowo Maria, Marysia albo córka, nie? A może tak bardzo przejęła się tym, że jej widzowie strasznie lżą jej ojca, którego w końcu tak często wspomina i którego portret wisi za nią na ścianie podczas jej live'ów. Albo matkę, która przecież nadal pomaga finansowo 50-paroletniej kobiecie. Albo może na przykład chciała, żeby jej streamy były utrzymywane w takiej kulturalnej atmosferze i zablokowała jakieś wulgaryzmy. Oczywiście, że nic z tych rzeczy. Pierwszym słowem wpisanym przez panią Elę było słowo szczota, czyli taki nieformalny przydomek nadany jej przez obserwatorów. Przydomek, który jej bardzo nie pasuje. No w każdym razie bardziej jej nie pasuje niż na przykład pedofilskie treści w stosunku do jej córki. Natomiast obelżywe wiadomości dotyczące rodziców czy córki, pełne wyzwisk i wulgaryzmów, leciały sobie dalej w akompaniamencie wesoło kicającej przed kamerką podstarzałej pani. Na początku filmu wspomniałem o takiej malutkiej pułapce, którą zastawiłem na krakowską gwiazdę fotomodelingu i fotografii i w którą nasza bohaterka wpakowała się koncertowo. Teraz już nadszedł czas, żeby to wyjaśnić. W moim pierwszym filmie o tej osobie skupiłem się na takich kwestiach mocno merytorycznych. Na jej toksycznym zachowaniu, na szkodliwości postaw, na hipokryzji i na faktach, o których wolałaby ona nie pamiętać. I na ten film reakcja była następująca. Fajnie, że robię reklamę, nie? I tyle. Na tym komentarz się skończył. Natomiast w ostatni piątek odpaliłem kontrolive w stosunku do live'a pani Eli. Opowiadałem tam o wielu różnych sprawach, w tym takich no mocno prywatnych i bardzo, bardzo kompromitujących. Ten live jest już ukryty, bo był zrobiony dla testu. Testu, która z tych rzeczy, którą tam mówiłem, naprawdę poruszy panią Elę. I oczywiście pani Ela zareagowała dokładnie tak, jak mogliśmy się spodziewać. Oburzyła się wyłącznie na to, że śmiałem stwierdzić, że moim zdaniem wygląda na zaniedbaną, a przez co dla mnie mocno nieatrakcyjną. To była jedyna rzecz, która ją w tym filmie zabolała. Nie oskarżenia o zaniedbywanie córki, nie wskazanie, że wyżywa się tak naprawdę bardzo okropnie na Marku. Nie oburzyły jej stwierdzenie o tym, że wystawia swoje dziecko na pośmiewisko, że kłamie, że jest toksyczna w stosunku do swojego otoczenia. Nawet żadne osobiste fakty, o których tam mówiłem, nie poruszyły naszej gwiazdy tak mocno, jak to, że stwierdziłem, że kompletnie nie podoba mi się jej uroda. Właśnie w takim środowisku żyje córka pani Eli. Pod skrzydłami matki, która, jak sama mówi, pod wpływem alkoholu dostaje ataku agresji, która niszczy swoich bliskich. Matki, której chodzi wyłącznie o to, by ludzie ją podziwiali i opowiadali o tym, jaka jest ładna i atrakcyjna. A jedyne, co jej przeszkadza, to nazywanie jej szczotą albo powiedzenie, że wygląda staro i nieatrakcyjnie. Pod skrzydłami matki, która przejmuje się tylko tym, by ludzie ją podziwiali. Bez względu na koszty. Nawet kosztem swojej córki, która jest wykorzystywana do, cytuję, ocieplania wizerunku.
ale o tym za chwilę. Jako taki sidetrack warto wspomnieć, że w swoich wysrywach przyrównała mnie do ubeka i powiedziała, że mam lewackie poglądy, a hejtuję ją, bo popiera PiS, mimo że w swoim live'ie bardzo wyraźnie powiedziałem o właśnie to, że popiera PiS, a mi to nie przeszkadza. Mnie, jeżeli coś już w tym mówieniu o PiSie, to jest wiązanie jakby krytyki jej z tym, że ona popiera PiS. Bo to, że sobie popiera PiS, niech sobie popiera kogo chce. Jak dla mnie może popierać i Biedronia, i PiS, i absolutnie wali mnie to. Ale wiązanie tego, że ludzie ją krytykują z tym, że ona popiera PiS, no jest po prostu no głupie, no. Zatem skąd takie stwierdzenia Eli Gavin o mnie? No, nie mam bladego pojęcia. A niestety pani Ela jak zwykle na poparcie swoich słów nie podaje nawet jednego argumentu. Napisała też, że jestem nieprzystojny, w sensie, że brzydki. No i spoko, ma pełne prawo do takiego zdania. Tylko, że nasza polonistka dała tutaj po raz kolejny dowód swojego wspaniałego wykształcenia, którym się tak bardzo chełpi, bo nawet nie zna znaczenia słów, które używa. Pani Elu, wystarczy spojrzeć do słownika, zanim pani napisze takie bzdury. Ten post to ogólnie jest kopalnia beki od bomby atomowej w Czarnobylu. I jeszcze raz, bomby atomowej w Czarnobylu. Aż po radioaktywne opary. Kwintesencja beki. I mówię o tym grafomańskim tworze w kontekście tego, że pani Ela twierdzi, że ona plecie takie debilizmy, jak ta słynna rocznica wybuchu powstania styczniowego, która miała się odbyć chyba w lipcu, tylko jak mówi, a gdy pisze, to nie wali już takich debilizmów. No właśnie widzimy, jak pani Ela wspaniale pisze. W normalnych warunkach rodzic powinien być dla dziecka wzorem do naśladowania. To naturalne, że dziecko bierze przykład z rodzica, naśladuje jego zachowania, stara się do niego upodobnić. W tym segmencie skupimy się na tym, jakim wzorem do naśladowania jest pani Ela Gavin. W momencie, gdy nastąpiło tąpnięcie w ekipie EG Studio, dostaliśmy kilka informacji z insajdu. Kojarzycie może taki post, w którym pani Ela chwali się, jakie to ładne śniadanko przygotowała swojej córce? Z cyklu Nasze Śniadanko kilka dni temu. Stylizowane na przystawkę w jednej z restauracji, w której byłam z moimi widzami. No i czego się czepiasz? Bardzo ładne śniadanie, nie? No tak, jak najbardziej. Tylko, że to, czego nie widać na tym zdjęciu, to fakt, że to nie jest śniadanie stylizowane na jakieś tam przystawki serwowane w restauracji, tylko to są przystawki serwowane w jakiejś tam restauracji, wyniesione z niej, razem ze słoiczkami, w których zostały zaserwowane. W sensie w restauracji przystawki były podane w takich małych, fajnych, fancy słoiczkach, które następnie znalazły się w domu pani Eli, a potem na fejsiku jako ładne śniadanko przygotowane przez wspaniałą mamę Elę Gavin. Halo? Cześć, Robert. Tak, mamo, to dzwoni Robert Makłowicz. Pyta się, gdzie można nauczyć się takich umiejętności kulinarnych, jakie posiada pani Ela Gavin. Na przykład jak zrobić wyniesione z knajpy śniadanie oraz olejetti z oleju z niewielką ilością innych składników. Bardzo fajny wzór do naśladowania. Uczyć dziecko wynoszenia z knajpy naczyń. O ile poprzedniej sytuacji córka pani Eli zapewne była świadoma, tak tej, o której powiem teraz, możliwe, że nie jest. Ale jednak warto o niej opowiedzieć, bo pokazuje to pewne schematy, którymi rządzi się to uniwersum. Sprawa dotyczy kwestii dla pani Gavin szalenie ważnej, jej wykształcenia. Pani Ela często mówi... Ma jakieś kompleksy na tym punkcie związane z tym, że ja mam wykształcenie i podkreślam to i nie, też mnie za to nienawidzi. Temat skończonych studiów znajduje miejsce w prawie każdym filmie krakowskiej degustatorki piwa typu Porter. W pewnym momencie swojej facebookowej działalności podzieliła się ona skanem swojego dyplomu. No piękne zdjęcie, ocena bardzo dobry. Internauci jednak od samego początku dopatrywali się tutaj jakiejś manipulacji, ale oczywiście byli z automatu nazywani hejterami. Na nieszczęście pani Eli wystartowała ona w wyborach samorządowych, w których swoją drogą uzyskała fantastyczny wynik 7 głosów. Nie przesłyszeliście się, nie 7 tysięcy, po prostu 7 głosów. Ale start w wyborach daje pewne możliwości, których pani Ela chyba nie przewidziała. Chodzi o opcję zweryfikowania pewnych faktów. W
Fani pani Eli napisali bowiem do UJ-u z pytaniem o studentkę. No i się okazało, że studentka Elżbieta Gawin, owszem, ukończyła studia. No, ale ocena była już dramatycznie inna. Zamiast piątki, która widniała na dyplomie dumnie wstawionym przez panią Elena Fejsika, studia zostały zakończone na ocenę, uwaga, 3. Tak. Pani Ela poprawiła sobie swój dyplom, żeby wszyscy myśleli, że na dyplomie ma ocenę bardzo dobry. Oczywiście wymyśliła sobie też usprawiedliwienie, że dyplom się przyniszczył i ona go sobie tylko poprawiła. Poprawiła w Photoshopie. No tylko, że się tak rozpędziła w tym poprawianiu, że zrobiła sobie 5 z trójki. No ale przecież to tylko takie małe fałszerstwo. To nic złego, prawda? Poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, należała raczej do tych śmiesznych, ale następna, o której powiemy, do zabawnych no nie należy. Mamy tutaj bowiem przykład czegoś, co pani Gawin nazywa dziennikarstwem interwencyjnym. Sprawa wyglądała tak. W okolicach domu pani Eli mieszkał 14-latek, który był miłośnikiem twórczości pani Eli. No dobra, pewnie był śmieszkiem zwabionym podawanym absolutnie w każdym możliwym miejscu adresem zamieszkania. Ale serio, sam mieszkał w okolicy i serio, miał 14 lat. No co pani robi? No, no co? No co pani narusza moją nietykalność? A teraz też podchodzi pod kradzież, wie pani? Mhm. Kręci. Ale my to nic jesteście nie zrobiliśmy. Jesteście tutaj zameldowani? Tak, jesteśmy. Tak? Tak. Nie wydaje mi się, bo nie widziałam tutaj takich padalców. Aha, padalców. Proszę pani, naprawdę, możemy podejść nawet w tym momencie tak? Pod samochód i zobaczyć. No proszę. I ja mam 47 lat, a ty gówniarzu ile masz? Ja mam 14. A co was to obchodzi? A co, nie masz swojego życia osobistego? Ja mam swoje życie. Pięknie. O, i teraz widzimy się na policji. Bardzo dobrze. O, widzimy się na policji, proszę pani. To teraz podejdź do samochodu i pokaż, co, jak uszkodziłeś. Dobrze, no? Idziemy do samochodu. Co? Myśleliście, że będziecie mnie tak zaczepiać, a ja po prostu nic nie zrobię, tak? Idziemy do samochodu. No, wygrywaj, kurwa, i kto to jest? Marysia! Proszę pani nie robi z siebie wariot. To puść mnie! Okej. Okay. Puść mnie, szczeniaku. Tam chyba stoi radiowóz. Tam stoi radiowóz. Ale o co ci chodzi? Podejdziemy, stoi radiowóz, chodź. Pani Ela najpierw wdała się z 14-latkiem w pyskówkę, a następnie zaczęła się z nim szarpać. Tak, 50-letnia kobieta szarpała się z 14-letnim chłopakiem, prawdopodobnie na widoku swojego dziecka. Swoją drogą pani Ela mówiła, że chciałaby zawalczyć w Fame MMA. Może to był jakiś fragment przygotowań? Tylko z kim mogłaby stanąć w ringu, czy tam w oktagonie? No moim zdaniem w podobnej kategorii wudowej jest tylko jedna, toruńska fajterka. W poprzednim odcinku tej epopei opowiadaliśmy sobie też o kłamstwach pani Eli. Opowiadaliśmy sobie, jak to na przykład miała nagrywać coś we Władysławowie, a nagrywała w Krakowie. Jednak sympatia pani Eli, Marek oraz byłe już moderatorki wysypali się, że kłamie też w bardzo wielu innych kwestiach. Choćby tego, gdzie jej córka przebywa podczas jej patolajwów. Bo często mówi o tym, że córka jest u babci albo u ojca. Co oczywiście jest wierutnym kłamstwem. O mniejszych kłamstewkach czy o jakichś rzeczach, które sobie nasza pani w wieku przedemerytalnym wymyśla, nawet szkoda mówić, bo byśmy tutaj siedzieli do nocy. W sumie ja to i tak nagrywam w nocy. Więc co, byśmy siedzieli do południa? Fakt jest jednak taki, że możemy przyłapać panią Elę na kłamstwach regularnie, że nawet bez umiejętności porucznika Colombo widać większość z nich jak na dłoni. I takie zachowania są wpajane córce. Kilka tygodni temu wspominaliśmy słynny już post dotyczący blond małpoluda. Dziś powiemy o ludziach bliższych pani Eli, a temat szacunku do ludzi łączy się niejako z poprzednimi. Pani Ela miała w znajomych człowieka, który ośmielił się w jakiś sposób skrytykować jej twórczość. Poczuła się ona z tego powodu tak dotknięta, tak urażona, że uderzyła w najczulszy punkt tego człowieka, jaki znalazła. Okazało się bowiem, że człowiek ten jest chory na stwardnienie rozsiane. Pani Ela napisała mu, że zawiódł swoją rodzinę, gdyż zachorował na taką chorobę. I to jest tak ohydne zachowanie, tak po prostu
złe, że nie znajduje wystarczająco obelżywych słów, żeby to opisać. Ale Blond Małpolud to obca osoba. Człowiek ze stwardnieniem to tylko jakiś kolega. A co powiecie o wyrażaniu szacunku wobec swojego brata? Podczas jednego ze swoich rozstań i powrotów z Markiem, pani Ela opublikowała post, w którym obwinia o swoje niepowodzenia absolutnie każdego. No, każdego oprócz siebie, oczywiście. No i oberwało się też bratu. Według słów pani Eli, brat jest typem katastrofisty, cokolwiek by to miało znaczyć, który czego się nie dotknie, to niszczy. Brat ciągnął wszystkich w dół i marnował wszystkie okazje, które miał. Fajnie się to też zgrywa z tym, co pani Ela powiedziała całkiem niedawno o bracie. Choćby to, że pani Ela dostała mieszkanie od rodziców, a na to, żeby kupić mieszkanie bratu, już pieniędzy nie starczyło. Czy jest w ogóle ktoś, kogo pani Ela w jakimś najmniejszym, choćby minimalnym stopniu szanuje? No, ciężko powiedzieć, ale chyba na filmach nigdy o takiej osobie nie było. Temat szacunku wiąże się bardzo mocno z tematem empatii. Wspominaliśmy już nieco o empatii w kontekście chorego na stwardnienie. Teraz powiedzmy o tym, jaką empatię nasza miłośniczka wysokoprocentowych napojów ma wobec chorych dzieci. Jakiś czas temu ludzie prowadzący kanał Latający Krakowski Cyrk, swoją drogą bardzo polecam, postanowili zmotywować społeczność do wzięcia udziału w zbiórce na rehabilitację dziecka jednej z obserwatorek. Zorganizowano więc live charytatywny. Live polegał na tym, że czytano posty pani Eli, a potem grano w jakieś gierki na kurniku. Taki chillowy, bardzo sympatyczny live'ik. Niestety nie zdaniem pani Eli. Pani Ela, jak tylko zobaczyła, że udało się zebrać kilkaset złotych, złapała ogromny ból czterech liter. Zaczęła sobie wymyślać jakieś bzdury, że tam obrażano ją, a nawet jej córkę. I jak ktoś w ogóle mógł zbierać pieniądze, obrażając taką gwiazdę, jaką ona jest? Ale oczywiście, wszyscy dokładnie wiemy, że ból tyłka dotyczył tego, że pieniądze nie trafiły do kieszeni damy spod zakrzówka. Ta okropnie zła osoba przekierowała całą swoją złość na matkę tego dziecka. Stwierdziła m.in., że ona zazdrości Eli zdrowej córki. Przy okazji rzuciła jeszcze kilka nienawistnych komentarzy o tuszy, wykształceniu i odstawiła standardową wyliczankę Gawinowego bingo. Powiedzmy sobie to jeszcze raz i bardzo wyraźnie. Mama chorego dziecka nie miała nic wspólnego z treścią live'a. Nie występowała na nim, nie wypowiadała się. Jedynym, czym zawiniła pani Eli, był fakt, że pieniądze zebrane na live'ie były przeznaczone na rehabilitację jej synka, a nie zostały roztrwonione na piwa, które pani Ela tak bardzo lubi. Nieważne, że sprawa dotyczyła dziecka, duma pani Eli była warta zdecydowanie więcej niż jakieś tam chore dziecko. Kogo w końcu obchodzi jakiś potrzebujący dzieciaczek? Taką właśnie moralność pani Gawin wpaja swojej córce. Przekazuje jej, że najważniejsze są jej potrzeby, a wszyscy inni nie liczą się nawet w najmniejszym stopniu. Wszystko w imię chorego przekonania o swojej wyjątkowości. Ale jeśli myślicie, że moja opinia na temat całego tego świata jest tylko opinią jakiegoś randoma z internetów, człowieka, który nie miał głębokiego wglądu w funkcjonowanie tej rodziny, to no to macie rację. Ale znam kogoś, kto taki wgląd jak najbardziej posiada. Kto jest w stanie ocenić, czy ktoś nadaje się na rodzica, czy dziecku nie dzieje się krzywda. I chodzi mi tutaj o pracowników MOPS, których opinię udostępnił były mąż pani Eli. Przytoczmy sobie teraz niektóre fragmenty tego kilkunastostronnicowego dokumentu opisującego szczegóły funkcjonowania rodziny pani Gawin. Uwaga, to są tylko fragmenty. Obszerne, ale jednak fragmenty. Jeśli chcecie zapoznać się z całością, to jest ona dostępna bez problemu w internecie. Analiza dostępnego materiału pozwala stwierdzić, że kompetencje wychowawcze obojga rodziców są obniżone i predysponują ich do pełnienia opieki nad dzieckiem tylko pod nadzorem kuratora sądowego. Matka nadmiernie angażuje córkę w działalność w internecie, naraża ją na zagrożenia związane z obecnością w sieci, nie przeciwdziała procesowi uzależnienia dziecka od rzeczywistości wirtualnej, nie liczy się z potrzebami i emocjami dziecka, nie współpracuje w procesie wychowania ani z byłym mężem, ani z instytucjami wspierającymi rodzinę.
Matka sprawiała wrażenie zaniedbanej pod względem wyglądu. Ubranie było w znacznym stopniu pokryte czymś, co przypominało sierść, przybrudzone, zaszyte na okrętkę. Wahaniom ulegała również jej pewność siebie. Na ogół z przekonaniem wyrażała swoje opinie, oceny, ale chwilami skłonna była do wybiórczego krytycyzmu swojej osoby. Nie szło to jednak w parze z pogłębioną refleksją na temat swojego postępowania. Wprost informowała, że włączenie córki w jej działalność w social mediach miało na celu ocieplenie jej wizerunku. Problemów upatrywała głównie w pojawiających się donosach, oskarżeniach ze strony jej obserwatorów mogących skutkować dla niej problemami, a nie we wpływie swojej działalności na sytuację córki i kształtowanie u niej niekorzystnych, nieadekwatnych wzorców postępowania. Badana prezentuje się jako osoba labilna, mało dojrzała emocjonalnie, słabo radząca sobie w warunkach podwyższonego stresu, skłonna do stosowania mało przystosowawczych strategii reagowania na problemy. Badana jest nadmiernie skoncentrowana na swojej osobie, własnych przeżyciach, potrzebach, a zarazem posiada słaby wgląd w mechanizmy swojego funkcjonowania i motywy własnych działań. Ujawniany deficyt w zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych próbuje kompensować, domagając się nadmiernego zainteresowania i pomocy ze strony otoczenia, co czyni bez dbałości o granice prywatności, intymności w sposób wręcz teatralny. Jest niestała w swoich reakcjach, postawach, które są zależne od jej zmiennych nastrojów. Nie przewiduje konsekwencji własnych zachowań, nie wyciąga z nich stosownych, krytycznych wniosków, a tym samym słabo koryguje swoje postępowania pod ich wpływem. Jako rodzic, który boryka się z własnymi trudnościami emocjonalnymi, nie daje dziecku właściwego oparcia psychicznego, nie zapewnia mu wystarczającego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Przedkłada własne potrzeby ponad potrzeby emocjonalne dziecka, mimo iż w bezpośrednim postępowaniu z nim nadmiernie mu ulega, nie stawia właściwych granic, adekwatnych wymagań. Nie potrafi odpowiednio kształtować rozwoju jego systemu, norm i zasad postępowania. Organizowana przez matkę działalność w sieci internetowej nie jest zgodna z dobrem małoletniej. Stanowi nadmierne obciążenie fizyczne i emocjonalne dziecka. Realnie naraża jego bezpieczeństwo. Sporo tego, nie? A to tylko kwiatki dotyczące bezpośrednio pani Heli. I podkreślam, to nie są słowa moje, tylko słowa ekspertów, którzy badali tę rodzinę. Usłyszeliście tutaj to wszystko o niewłaściwym funkcjonowaniu rodziny, o tych wszystkich negatywnych rzeczach. I jak myślicie, które z tych zdań tak naprawdę dotknęło panią Elę na tyle, że się do tego odniosła? No jak myślicie? Jeszcze się nie domyślacie? Oczywiście to o tym, że wyglądała niechlujnie. W końcu chromolić zaniedbywanie potrzeb córki. Ważne, żeby wszyscy podziwiali nieskazitelną urodę. Jak już jesteśmy przy udziale małoletniej w twórczości, to warto też zwrócić uwagę na to, że miała ona swój profil na TikToku. I powiem wam, że niektóre z tych rzeczy, które się tam znajdowały, no były mocno niepokojące. Ja wiem, że dzieciaki dziś dorastają szybko, ale choćby w kontekście dramy z filmem Cuties, widać, że pewne rzeczy mimo wszystko wzbudzają spore opory. Jedną z nich jest 10-letnia wtedy dziewczynka ubrana w kabaretki i wijąca się do jakiejś muzyki na TikToku. Ja wiem, że to tylko kanał dziecka, ale jednak rolą rodzica jest, by nie dopuścić do takich sytuacji, żeby dziecko nie postowało tego typu treści. Z różnych względów ten kanał na TikToku został usunięty, ale jednak warto pamiętać o tym, że to rolą rodzica jest, by chronić dziecko przed wpływem sieci. A tutaj, jak widać, pani Ela ewidentnie zawiodła. Teraz przedstawmy pokrótce otoczenie, w którym przebywa małoletnia. Na pierwszy ogień pójdzie Marek. Ostatni live pani Elżbiety obfitował we wzloty i upadki. No dobra, w przypadku pani Eli nie ma wzlotów, jest tylko jeden wielki upadek człowieka. Ale takim spektakularnym upadkiem jak w przypadku doktora nauk... Upadnie sobie głupi ryj rozwalił. Była sytuacja, w której pijany w sztok niedoszły kochanek matki dzwoni po północy do dziecka. Co do tego, co dokładnie się wtedy wydarzyło, nie mamy pewności. Mamy to sobie taki fragment, w którym nawalony, prawie do nieprzytomności, bełkoczący facet
dzwoni do poniekąd swojej pasierbicy w środku nocy i wydziera się na nią, żeby ta oddała matce jej laptopa. No to dzwonimy. Okej. Kurwa. Możesz dać mamie laptopa oddać? No nie odda, nie odda, za nic nie da. Kurwa, jest koniec, po live dzisiejszym Eli, kurwa. W sensie ten laptop należy do dziecka, a nie do matki. Oczywiście pani Ela utrzymuje, że taka rozmowa nie miała miejsca, ale jednak sama przyznała, że Marek faktycznie próbował do Marysi dzwonić. Człowiek, z którym matka raz się widziała, ma numer do dziecka i będąc pijanym prawie do nieprzytomności, do tego dziecka dzwoni. No, bardzo odpowiedzialne, nie ma co, nie ma co. Jeśli to nie jest patologia, to ja naprawdę nie wiem, co nią jest. Warto też dodać, że sam Marek to też jest osoba, której zachowania budzą obawy. I upijanie się na wizji jest najmniejszym z problemów. Na jednym ze swoich live'ów, po jednym ze rozstań z panią Elą, Marek przy całej swojej widowni, ponad 400 osób z tego, co pamiętam, wprost zasugerował, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Innym czynnikiem, o którym musimy wspomnieć, mówiąc o dziecku, jest ojciec. Ten sam ojciec, który znany jest z filmów, na których opowiadał o swoich przeżyciach, gdy został porwany przez Plejadian, widział Jezusa, stał się Jezusem, uzdrawia ludzi, czy o tym, jak stał się istotą pięciowymiarową. Intencjonalnie w tym filmie mało o nim mówię, bo uważam, że to osoba, która potrzebuje pomocy. Co nie zmienia faktu, że dziecko mające z jednej strony wykorzystującą matkę, a z drugiej pięciowymiarowego ojca, no nie jest w najbardziej komfortowej sytuacji. No i żeby dopełnić ten obraz, musimy w tej sekcji jeszcze wspomnieć o samej pani Eli. O tym wszystkim, co wypisuje na swoim fanklubie. A ostatnio mieliśmy tam naprawdę sporo kontentu. Choćby casting na kochanka, za który pani Ela dostała tygodniową blokadę na fejsiku, czy posty o chęci spółkowania z Markiem. Oczywiście ani jedno, ani drugie nie jest samo w sobie jakoś szczególnie złe. Do czasu, aż uświadomimy sobie, że dzieciaki dziś bez problemu są w stanie przeczytać treści publikowane przez panią Elę. I są naprawdę bardzo okrutne. Dzieciaki na przykład z klasy jej córki. No i przechodzimy do jednego z najważniejszych i kluczowych segmentów tego podsumowania. Patolive. To, co się odbywa na streamach organizowanych przez panią Elę Gawin, powoli zaczyna przypominać dokonania klanu Zwierzyńskich. Dawaj, 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 duszkiem, duszkiem, kurwa, bez przerwy! 100 zł to piwo ci kosztowało! 100 zł! Przede wszystkim donaty, o których już tutaj wspominaliśmy. Pełne wulgaryzmów, obraźliwe w stosunku do pani Eli, jej rodziców, ale przede wszystkim wobec 11-letniego dziecka. Każdy live to jakiś donat, choćby taki jak ten. Pani Ela często mówi, że jej dziecko absolutnie nie ma możliwości słyszeć tego wszystkiego, co się tam dzieje. Ale choćby... Marysia u Andrzeja. Dzisiaj Marysi u Andrzeja nie ma. Czy patrząc na historię kłamstw pani Eli, możemy obstawić z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że nie po raz pierwszy ordynarnie kłamie. Problem pani Eli jest taki sam jak każdego patostreamera. Żeby przyciągnąć ludzi, musi przekraczać granice. Musi robić coś więcej. Bo inaczej ludzie będą mieć ją w nosie. No bo kogo obchodzi nieudolnie wyjąca piosenki Bajmu kobieta po 50? No więc każdy kolejny live to jakaś aferka. Na ostatnim postanowiła sobie choćby tańczyć bez bluzki, w kusych spodenkach i staniku. Coś, za co na Twitchu dostałaby bloka na 2 tygodnie,
Na YouTubie przechodzi bez problemu, ale samo prezentowanie się w bieliźnie przez kobietę, którą 4 lata dzielą od wcześniejszej emerytury, to przecież jeszcze stanowczo za mało. Musi być jeszcze jakaś kontrowersja. Dobra, no to ilość moich kochanków to jest liczba 3-cyfrowa. I w zasadzie to nieważne, czy to, co mówi pani Ela, to prawda, czy nie, bo to nie o to tutaj chodzi. Jak dla mnie, to pani Ela może mieć innego partnera seksualnego nawet i co godzinę. Kompletnie nic mnie to nie obchodzi. Ale jednak takie publiczne wyznania narażają dziecko na ostracyzm i wyśmiewanie. Hej, Tulem z przyszłości. Montowałem sobie ten film, gdy pani Ela robiła live'ik. No i tym razem to kurde przeszła samą siebie, bo pokazała na tubie, uwaga, uwaga, cycki. I to nie był tam żaden nipstick, po prostu świadomie pociągnęła w dół sukienkę najpierw z jednej, a potem z drugiej strony. Teraz pokażę wam to w takiej ocenzurowanej wersji, bo nie chcę, żeby mój kanał spadł. W temacie live'ów nie sposób też nie wspomnieć o ich długości oraz treści. Pomijając już wulgarne donejciki, live'y to przede wszystkim wycie przez panią Gawin jakichś piosenek. A no i nie zapominajmy o tym, że pani Ela tak mniej więcej co 20 minut odczuwa ogromną potrzebę prezentacji swoich wątpliwych wdzięków i przejścia się po pokoju w szpilkach na nogach. A gdy do całej tej patologicznej układanki dołożymy klocek, na którym będzie napisane live'y trwające do 3 nad ranem, to możecie się spodziewać, że trudno będzie dziecku spać w takich warunkach, prawda? W efekcie córka pani Eli musi nie tylko siedzieć cicho podczas live'ów, żeby nikt nie domyślił się, że jest zaraz za ścianą, to jeszcze nie może normalnie pójść spać, bo musi czekać, aż matka skończy wyć i tuptać po całym domu. Wywołuje to jednak w dziedziczce rodu Gawinów no spore niezadowolenie, czemu daje ona upust w dokładnie taki sposób, jaki została nauczona. W najlepszy sposób, w jaki umie. Albo wręcza matce list, w którym opisuje, dlaczego jej nienawidzi, albo nazywa matkę suką i mówi, że ją skopie. Tak. Córka pani Eli wręcza matce list, w którym opisuje, dlaczego jej nienawidzi, albo mówi, że chce ją skopać. To są rzeczy, których nauczyła córkę pani Ela Gawin. I wiedząc o tym wszystkim, można by się spodziewać, że pani Ela będzie chciała odseparować córkę od swojego kontentu, na przykład poprzez ustawienie grupy na prywatną, a filmów na 18+. Niestety, nic takiego się nie dzieje. Pani Ela mówi wprost, że jej córka ma dostęp do jej patusiarskich treści. Tak jak mówiłam, nie mogę tutaj jakiś głupot już za dużo opowiadać na YouTube, bo moja córka monitoruje, co ja mówię, pisze, więc jest utrudniona sytuacja, ale... Dziecko pani Eli monitoruje live'y, na których matka śmieje się z donatów o na przykład takiej treści. Opowiedz, jak cię ojciec kochał w... jak byłaś mała, a ja stałam i klaskałam. Takie donaty są słuchane przez 11-letnie dziecko. Ta mała dziewczynka czyta o tym, jak jej nieżyjący dziadek miał niby jej matkę w Chciałbym tutaj wpleść jakiś żart, ale to jest tak żałosna sytuacja, że zwyczajnie nie mam pojęcia, co mogłoby sprawić, że nie czułbym takiego przygnębienia. I już na sam koniec jeszcze taki jeden mały temat. Wiele informacji o tym, jak działa świat EG, uzyskaliśmy dzięki daily vlogom. Bardzo uderzyło mnie w nich to, że dla córki najważniejsze jest, aby nie podpaść mopsowi. Często we vlogach padało stwierdzenie, że nie można czegoś zrobić, bo ludzie z mopsu albo ludzie w internecie będą się czepiać. Nigdy natomiast nie pada, żeby czegoś nie robić, bo komuś będzie przykro. Jak na przykład naśpiewania się z tej kobiety o nieco większej tuszy. Nie pada też nigdy, żeby nie robić czegoś, bo może stać się krzywda. Nie pada, żeby nie robić czegoś, bo to nieładnie. Pada jedynie, że nie można czegoś robić ze względu na mops. Zero wpajanie dziecku jakichś zasad moralnych, nauczenia dziecka o tym, co jest dobre, a co złe, nauczenia dziecka szacunku wobec innych ludzi. Ale jak można nauczyć dziecka czegoś, o czym samemu nie ma się najmniejszego pojęcia? Jednak tym, co mnie najbardziej w tym całym świecie przeraża, jest to, że to, co dostajemy, to jedynie jakiś skrawek informacji, wycinek jakiegoś patologicznego świata.
Wycinek i tak już przepuszczony przez filtr unikania mopsu i kuratora. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że to, co dzieje się w tym domu, jest nieporównywalnie gorsze i stężenie patologii jest tam znacznie większe niż to, co widzimy w internecie. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby to wszystko nie była prawda. Chciałbym się mylić, ale w zasadzie wszystko, począwszy od tego, co widzimy na filmach i we wpisach, aż po opinie pracowników MOPS-u, wskazuje na to, że dziecko w tej rodzinie nie ma właściwych warunków, że ma patologiczne wzorce, że dziecko uczone jest kłamać i oszukiwać, że wydzwaniają do tego dziecka pijani kochankowie matki i że obserwuje ono emocjonalny rollercoaster labilnej matki. Kończę już z tym tematem, bo ten świat to straszne szambo i czuję się brudny, babrając się w tym gównie. Czuję się zbrukany samym mówieniem o tym wszystkim. Bardzo chciałbym, żeby sytuacja tego dziecka się polepszyła, ale znając zapędy pani Eli, nie tylko się nie polepszy, ale wręcz jej z wiekiem będzie się pogarszać. Pani Ela w pogoni za atencją, która jest dla niej ważniejsza niż cokolwiek innego na świecie, nawet własna rodzina, będzie odwalała coraz bardziej spektakularne gówno, tylko po to, aby tacy jak ja, z troski o jej dziecko, chociaż przez chwilę o niej mówili. A niewinne dziecko będzie musiało znosić kolejne wyskoki matki. Będzie wyśmiewane przez rówieśników, samo będzie brało przykład i będzie uczone takich zachowań. I to tyle. Mam nadzieję, że już nigdy nie będę musiał wracać i poruszać tego tematu. Jeśli chcecie natomiast pogadać ze mną na live, to zapraszam na mojego Twitcha, gdzie śmiejemy się razem, gramy w giereczki i ogólnie miło spędzamy czas. Możecie też wejść na mojego Instagrama albo Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. Póki co żegnam się już z wami, trzymajcie się bezpiecznie, nie bądźcie jak Ela Gavin. Cześć!